Witam serdecznie wszystkich. Antoni Jankowski, dobrylotpolsko.pl, Amazing Wings Agent, producent minerałów Power Mix. Jesteśmy dzisiaj w Oudega, we Fryzji, w Holandii Północnej, u pana Fritza Mantera. Good afternoon. Jesteśmy tutaj, żeby odebrać moją samiczkę Mata Hari. Co mogę powiedzieć tak pokrótce, bo film będzie krótki. Pan Fritz Mantel specjalizuje się w lotach od 120 km do 800 km i gra na wspólnych głębnikach, bardzo dobrze gra. W tym roku miał pierwszego asa i dziewiątego asa w Golden Ass One Love the Race w Grecji. I oprócz tego głębie olimpijskie, nieolimpijskie. Algarve jest znany, w Algarve też, że na wspólnym głębniku osiągnął sukcesy. Bardzo mocny gracz. Jesteśmy tu w jego domu w Oudega. To jest nowy dom, bo się przeniósł do niego. W tym roku będzie dopiero tutaj leciał na młode. W przyszłym roku już na stare gołębie. Jest to nowe miejsce, z którego będzie leciał. Także zaczynamy zakupy. Ok, we can start. I introduce you that you race from 120 km to 800. I say all the information what I know from Witsa, yeah? Yeah. Okay, you can show me the pigeons. First you can show me my Mata Hari. What I buy. Yeah. Więc pokażemy samiczkę Mata Hari, którą kupiłem z 2017 roku. Udało mi się wyciągnąć samiczkę Mata Hari, która jest z Royal Cape i z córki Harego, która jest z certyfikatem DNA. Czyli ta samiczka jest wnuczką Harego, a od strony ojca jest wnuczką brata Armaniego i Olympic Cape, czyli ich super o kombinacie ma ten super racera i breedera, który był na olimpiadzie w Poznaniu, Olympics in Poznań, kategoria H Sport Class 2011 roku, na której byłem. I was in 2011 year Olympics in Poznań. I was in 3 days because I lived there. Okay. I have only 50 kilometers. I was there with the two sons. Okay, good. With Witsa and Olaf. Okay, Olaf. Okay. Yeah. We showed the Mata Hari. Yeah. This is the head what I buy. To jest samiczka, którą kupiłem. Pokażę Państwu. O, it's perfect. Yeah. Soft. It's soft, yeah, but it's in the hand. Yeah. Powiem Państwu tak. Jest nie do opisania, nie? I'm so happy. Jest nie do opisania, naprawdę. You can see. Aż normalnie, aż mi się ręce trzęsą. She will be perfect for the half brewer Wardy. Yeah, I think so, yeah. Yeah, she will be perfect. I have a lot of Florian Hendrix pigeons in my loft. Yeah. So that will be also good to mix. Samiczka. 2017 rok. Mata Hari. Proszę zobaczyć. Granddaughter of Hari. Yeah, granddaughter of Hari. Yeah. Jest to wnuczka Harego. Z jednej strony od Jana Hoijmansa. From the Jan Hoijmans bloodline. And from daughter from Royal Cape. Jest strasznie nerwowa. Special breed, yeah? Yeah. Royal Cape, super rozpłodowiec tutaj w głębniku. Samiczka jest naprawdę super. Pokaż się tutaj. Mr. Mantel said to me that he bred from her a lot of very good pigeons. A Mantel mówi, że bardzo dużo z niej wyhodował super lotników. You bred from her many super racers and one love racers also. Also one love racers, yeah. And friends and other. Breeders in Holland. I też bardzo dużo dzieci dała, które się sprawdziły u kolegów w rozpłodzie. To jest moja samiczka Mata Hari, jak widzicie. Mata Hari. Jest samiczka naprawdę. She's perfect. She's alive. Yeah, and she's all the time moving. Eh? Yeah. I am unlucky when I make the videos, they all the time move in my hands. Yeah. And I have big hands. And most of the pigeons what I buy, they are small, yeah. You know, kleine diven. And I have problem to have them in the hands because I have big hands, you see. Yeah. I have very big hands, but she is very hard character. Yeah, she is. Fantastic. Proszę zobaczyć. Samiczka. Jaki różowiotki brzuch, piękny, fioletowy.
jest naprawdę, she's perfect. Yes. Okay, I put some food here. I put her here. Okay. I will remember 53. Back. Relax, relax. Okay. In the loft she's quite an easy. Yeah, I know, because here new thing for her. Yeah. I know what you mean. Okay, now we will see Buddy. Well, we can see Buddy. Teraz przed Państwem pokażemy Państwu super rozpłodowca, gołębia numer jeden w tej hodowli, który był co-breeding with Pipa. Yes. Był wypożyczany do Pipy, był po prostu, ten gołąb był w Pipie, służył jako reproduktor. To jest ich as rozpłodowy, Wadli, the first super breeder from your loft. Pierwszy samiec rozpłodowy. Yep. Ja posiadam, I have the half brother from this pigeon, ja posiadam brata. They have the same father, but different mother. Different, yes. No, ja mam brata tego gołębia, pół brata, który ma tego samego ojca co mój, lecz po innej matce są. Can we see? Oh, mamma mia. This one is. Proszę Państwa. Yeah. Super class. Class. Champions League. Yeah, Champions League, jak pan Fritz mówi, Champions League. Naprawdę, Champions League, proszę zobaczyć. Plec, proszę zobaczyć. Takie gołębie, this pigeons like that, you can handle in your life few. Yeah. Gołębi takich jak ten, naprawdę takich gołębi jak ten, relax, jak jest. Takich gołębi naprawdę jak ten, to można tylko kilka w życiu trzymać okazów. Wardy. As gołębnika, the best quack dive in Divenhoken van Combinat Jemantel. Najlepszy gołąb w gołębniku rozpłodowym Timu Mantel z Fryzji, from Friesland. Proszę zobaczyć ten uskok. Proszę zobaczyć, typowy, echt breeder. Yeah, amazing. One day long distance. One day specialist, super racer also. Yeah. Aha, i ten gołąb był from 100 to 800. Yes. Ten gołąb był super też lotnikiem w lotach od 100 km do 800. One day, Holendrzy to nazywają i Belgowie one day races, czyli loty wszystkie, które się kończą, konkurs kończył się tego samego dnia. Do 800, till 850. Yeah. He won the first provincial. 785 km. Wygrał lot prowincjonalny tutaj we Fryzji, in Friesland. Yeah. 785 km. 785 km wygrał. Wygrał lot prowincjonalny we Fryzji. Friesland is very, very, very hard province to race. Yeah. Tak. Bardzo ciężko tutaj się lotuje gołębiami we Fryzji because of the winds and everything from the sea, yeah, and from the ground and everything from the climate here is very difficult to race. Yeah. You must have very hard pigeons. Yeah. Yeah. Many good defenses also. I pan Fritz tutaj tłumaczy, że bardzo ciężki ze względu na warunki, jakie tu panują we Fryzji, ale powiem wam naprawdę, jak tu jechaliśmy, to teren w ogóle, wszystko, prowincja piękna. I oprócz tego jeszcze bardzo dobrzy hodowcy. Very good fencers like Ipe Hemstra. Yes, Gebruders Leidemann race here? Peter Venstra, yes. Who else was good here? Fokinga? Fokinga? Roland Fokinga? Elzinga. Elzinga, yeah, and Ari Dijkstra, very yeah. good fencer, yeah. So, you name... Most of the best fencers, yeah. Także przejdziemy dalej, pokażę, you can show the other pigeon, what you can show us. Pan pokaże nam jeszcze kilka innych gołębi. This is Jason. Yeah. To jest Jason. It's from the blood of Fardy. It's also family. Jest to Jason, który jest wyhodowany z brata
Vardiego, który jest też spokrewniony z Vardim, tym super asem, którego pokazywaliśmy. And we read about 6 or 7 first prize winners. Już z niego uchowali około 6 zwycięzców lotów, zdobywców pierwszych nagród. From in province or? In province, yeah. O, 7 zwycięzców w lotach prowincjonalnych już z niego uhodowali. Między innymi. And also the same strength. The same body, tak samo wygląda gołąb w ręce, identycznie jak Vardi. The same like Vardi, the same family. You can feel it in the hands. Czuć to w rękach, że ta sama rodzina gołębi. Naprawdę, a... Proszę zobaczyć. Very strong pigeons, nie? Yeah. Bardzo silne gołębie. Naprawdę trzyma się w ręce. Naprawdę gołąbki klasa sama w sobie. Pozdrowienia dla pana Adama z Bytomia. Panie Adamie, pozdrawiam. Muszę zbliżenie zrobić na mnie. Wie pan, o co chodzi. Pana Adama pozdrawiamy z Bytomia i jego małżonkę Joannę. Podobców. Beautiful eyes. Yeah. This one. Pan also. Tutaj. Pan Fritz podpowiada nam, że bardzo piękne oko. Naprawdę gołąb jest. For me this dive is more better than Vardi in the end. In the hand, yeah. Yeah, for me. Ten gołąb jest troszeczkę lepszy według mnie od Vardiego, ale tamten jest lepszym rozpodowcem, ale według mnie jest troszeczkę lepszy. Super. But also jest super. Widzicie, jest wyhodowany z brata Vardiego. Widzicie mięśnie, naprawdę gołąb. He has an age, yeah? He's 2000. He's 2017, yes? Good? 2017, yeah, good. 2017, 2017 rok. Gołąb jest... And Vardi 2015, yeah? Yeah, Vardi jest 2015, a ten jest 2017. They are still feeling the aches. Yeah. Są wciąż płodne, naprawdę gołębie klasa, nie? So strong and vital. Witalne, silne. Proszę zobaczyć. Widzicie? Skrzydełko drży. The vibration on the wing. Yes. Very nice. You feel it here also. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. Yeah, 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 I feel it. Widzą państwo. Gołąb jest naprawdę, the pigeon is perfect. Jason, Duma, are proud of the loft. Yes. And now we show two pigeons that are for sale. Teraz pokażemy dwa gołębie, które między innymi są na sprzedaż. Jeden gołąb jest z dwóch stron wnukiem tego Vardiego. He is a grandchild from Vardi, inbred Vardi. A drugi gołąbek jest inbredem na Olympic Cape, z tego samego co ja mam moją samiczkę Matahari. Jakby ktoś był zainteresowany, te gołębie są na sprzedaż. To jest gołąb z hodowli, po prostu wyhodowany z co-breedingu z Pipą, czyli wspólnego hodowania z Pipą. Victoria Beskitten? Tu jest z Victoria Beskitten razem z sister Vardi był sparowany z siostrą Victorii Beskitten i potem na dole był sparowany z Beskitlem i Romario i potem powstały z tego dwa gołębie Victorii Vardi, czyli syn Vardiego i matka Beskitten Vardi, która ma na imię i to jest gołąb na sprzedaż z tego. Both parents in our lots. Obydwoje rodziców są tutaj u państwa mantlów w gołębniku. We will not show today the breeders this boat because we are making short movie. Nie pokażemy dzisiaj, ale na koniec kwietnia będzie film tutaj z tej hodowli. On the end after we make a video of your loft here for advertising. Na koniec kwietnia będzie film z tej hodowli. All pigeons are so vital. Yeah, vital and strong, yeah? Yeah. You want to run away. Yeah. Wszystkie gołębie, co tutaj biorę do ręki, chcą uciec normalnie z rąk, nie? Wyrywają, są takie silne, że tego się nie da opisać. Gołąbek o numerze, możesz pokazać,
o numerze 898 jest na sprzedaż, żeby ktoś był zainteresowany. Pokażę go. 898. 898. This is probably a cock, I think. It's a cock, yeah. To jest samczyk. Very wild men after ladies. Yeah. Bardzo żywy, jak tu pan mówi, pan Fritz. Pokażę państwu jego oko. To jest oko tego gołąbka. Tak się prezentuje gołąbek. Jest to prawdopodobnie samczyk. Jakby ktoś był zainteresowany. Ok. And we will show the last vision and we can go home. He's, I think he's here. Oh. Następnym gołąbkiem jest... There's also a special one, this new top breeder. Okay. And this one is... jest to na sprzedaż inbred Olympic Cape, tej tak samo co ja mam tutaj, olimpijczyka z Poznania. Z połączenia Dolce Gusto, to jest super rozpodobiec tu w hodowli państwa Mantelów. Był sparowany z Escape, czyli córką Olympic Cape'a. Tak samo Dolce Gusto jest synem Olympic Cape. Yeah. To jest inbred Cape. The side from Peter Venstra. I z dwóch stron jest Peter Venstra. Brat Armaniego i brat Dolce Vita. Olympic Cape was our first pride and we went Poznan with them. Olympic Cape to był ich gołąb, który zdobył... This one is better than the other one, this one. Ten jest naprawdę w ręce, proszę zobaczyć. Gołąb jest naprawdę drobny. He is very small hen, but he's very nice, yeah? Okay. Very strong. Tak. Proszę zobaczyć skrzydło. Jest to samiczka. Drobnej budowy. Ktoś był zainteresowany? Samiczka o numerze 748. 748, jakby ktoś był zainteresowany, też jest na sprzedaż. She is also for sale. Okay. I pan Fritz pokaże nam ostatniego asa rozpłodowego. The ace pigeon in the kwekpok. Nowy nabytek, ale już pokazał się z bardzo dobrej strony. This is? It's from other line, from Olympic Amador. Olympic Amador? Yeah. Okay. It's a grand fan. From your pigeons, yeah? Yeah, from our pigeons. Yeah. So we had he was from 700 plus. And he was Olympic. To and jest... It was super. And this one won the seventh in the final Algarve Golden. To jest gołąbek, który zajął siódme miejsce w finału Algarve Gold. Jest top pigeon. Yeah. This one I think is the best. Ten gołąb to jest najlepszy chyba, jakiego tutaj miałem w ręce. This one is amazing. Jest to gołąb, który zdobył siódmą nagrodę z finału for 700 km, jest? Yeah, more than 700. Więcej niż 700 km na wspólnym gębniku w Algarve. Seventh place. No, he was seventh or he won? It was Olympic Amador. He won. All his prizes above. Przepraszam. On jest wnukiem Olympic Amadora, który był, he was gold medal, yeah? Yes. Był złotym medalistą in Poznań or? In Brussels? W Brukseli, był złotym medalistą w Brukseli w kategorii C in long distance, in Dachfund. Yeah, Dachfund. Yeah. W lotach powyżej 700 km. First in Holland. And this one was? Grenzen. And he was seventh in... Seventh in Golden. Golden Agraf from final. Yeah, in final. Był siódmy, a ten był siódmy z finału Golden Agraf and you buy him from the loft. You buy him from the auction. Yeah, he bought him back. I państwo Mantel go odkupili, on był siódmy z finału na Golden Algarve. To jest wnuk Golden Amadora, który był złotym medalistą na
na olimpiadzie w Brukseli w kategorii gołębi długodystansowych kategorii C. Alexio is his name. And this, imię tego gołębia, którego prezentuję, to jest Alexio. He already breed good pigeons. Yes. Ten gołąbek już pokazał się u nich w rozpodzie i mają po nim, jest 2022 roku, już się pokazał w rozpodzie i już pokazały się po nim gołębie. On the one love races you breed from him, good racers, yes? Yes, tak, already. Już ma, ten gołąbek jest rok w rozpodzie i już pokazały się po nim gołębie na wspólnych, w zeszłym, last year in Greece? Yes. A w zeszłym roku na Golden Ace One Love Race w Grecji pokazały się po tym już gołębiu, młode gołębie. Już się wykazał, mimo młodego wieku, wykazał się w rozpodzie. Very soft feathers, very nice in hand, and very quiet, and very big, and strong, and very strong. And your pigeons are all strong. Yeah. Okay. Like the balls. Yeah. Także we want to say everybody goodbye. Yeah. To by było na tyle. Na koniec kwietnia będzie filmik z hodowli pana Fritza Mantela i Witze Mantela. Tu jest przed państwem Alessio. Wisiał Alessio last time. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrowić chciałbym pana Adama i Joannę z Bytomia, Norków, z Rybnika, Durawów, Bocheńskiego i wszystkich innych hodowców, pana Buchtę, Paszka, wszystkich co znam, wszystkich co śledzą mnie na Facebooku, na YouTubie. Pozdrawiam was serdecznie. Antoni Jankowski, Fritz Mantel. Antoni Jankowski, Dobry Lot Polsko, Amazing Wings Agent i producent minerałów Power Mix Minerał. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Bye.